Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Z wędką na wodę w Polski Świat. Witają Was Piotr Mirecki i Dariusz Jankowski. Darek Jankowski jest bardzo dobrze znany w świecie podlodowym, czyli tych, którzy łowią na lodzie, wędkarzom, mistrz Polski, medalista Mistrzostw Świata, ale jak również jest dobrze znany w świecie spinningu. Jeżeli chodzi o jutrzejszy nasz odcinek i miejsce, w którym jesteśmy, to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zbiornik Czorsztyński. Oczywiście wszystkim dobrze znany, przede wszystkim sandaczy, które będą tematem naszego odcinka. Dopiero przyjechaliśmy, rozpaliliśmy ognisko, no i z Darkiem oczywiście gawędzimy na temat wędkarstwa. Darek tworzy wędki, ma swoją pracownię, jak również, co ciekawe i co chciałbym pokazać w odcinku, na co jutro będzie Darek łowił. Pierwszy raz będziemy pokazywali taką przynętę tego typu i będziemy ją wykorzystywali w łowieniu na spinning sandaczy. Darek, to są muchy, na które będziesz jutro łowił, tak? Tak, dokładnie. To jest akurat w kilku kolorach, w kilku wariantach kolorystycznych. Przyjechaliśmy na najładniejszy zbiornik w Polsce, czyli zbiornik Czorsztyński, gdzie za każdym razem, jeżeli tu przyjeżdżam, to naprawdę ja mam takie zdanie, że nie muszę złowić wcale ryby, wystarczy, że jestem tu i to mi wystarcza. Ale że jesteśmy tu razem, chcemy złowić jakieś ryby, postanowiłem zrobić kilka nowych przynęt, ponieważ ten zbiornik jest w lato dość mocno przełowiony przez wędkarzy, bo dużo wędkarzy tutaj przyjeżdża. Wszyscy z reguły łowią gumami i kogutami. Ja postanowiłem zrobić troszeczkę inne te przynęty, oczywiście w kilku wariantach kolorystycznych. No i zobaczymy, jak to się będzie miało tutaj na tym jeziorze. To znaczy tak, Darek pokazywał mi te przynęty, no i tak troszeczkę z niedowierzaniem patrzę na to, ponieważ no wiadomo, muchy wykorzystuje się głównie w metodzie fly fishing, czyli łowiąc na muchę. Natomiast te muchy będziemy instalować do czebureszek. Do czebureszek, czyli może pokażemy Państwu mniej więcej, o co będzie w tym chodziło. Tu fajną muchę akurat, ciekawą muchę wybrałem, ponieważ jest biało-czerwona w barwach naszej wspaniałej ojczyzny. Mniej więcej to wygląda w ten sposób, że jest mucha, prawda? Tak, dokładnie. Jak ona jest skonstruowana? Może byś zaprezentował? Ja może pokażę wszystko. Mucha jest zrobiona na tubie, czyli są takie specjalne tuby do streamerów. Ta tuba jest połączona na stałe z kotwiczką, oczywiście niedużą, bo nie ma potrzeby używania jakichś dużych kotwic, natomiast jest potrzeba używania kotwic jakościowo bardzo dobrych. I czyli właśnie, dosyć mocnych? Tak, mocnych, cienkie i mocne kotwice. Mało tego. Tutaj w kotwicy jest zamontowana specjalna pianka wypornościowa. Dlaczego? Dlatego, że łowiąc na czebureszce mamy tutaj przegub, tak? Przeważnie sandacze łowimy z opadu, ewentualnie są brania, kiedy ten sandacz przydusza do dna, prawda? I właśnie po to ta gąbka jest zrobiona, żeby mucha natychmiast po opadnięciu czebureszki stawała pionowo. Tak? Wtedy o wiele łatwiej jest tej rybie zassać tą przynętę razem z tą kotwiczką. Chodzi tu o skutek, prawda? Ogólnie taka mucha ma jeszcze sporo zalet, ponieważ taką muchę można nasączyć wszelkiego rodzaju zapachami, które są ogólnie dostępne na rynku. A że to jest wykonane z włosia syntetycznego, to fajnie wchłania zapachy i bardzo długo trzyma. Bardzo długo trzyma. Prowadząc taką muchę, ten zapach zawsze zostaje w wodzie, a wiadomo, sandacze to są bardzo cwane ryby i niestety właśnie czasami trzeba używać tego typu rzeczy, żeby tą rybę skusić do brania. No zobaczymy, jak to się będzie miało. Jutro będziemy próbować na to łowić. Co ciekawostką jest, jeżeli chodzi o te przynęty, możemy zmieniać gramaturę, na którą będziemy łowili. Czy to będzie 12, 14, 16, czy 20, czy 25, czy 30 gramów. Wystarczy, może pokażę, wyciągnąć muchę i oczywiście zmienić albo muchę, kolor muchy, albo wielkość ołowiu, czyli główki, którą stosujemy w danym miejscu, w danym momencie. No i oczywiście w miarę możliwości, jak te ryby reagują, czy są delikatniej, czy bardziej agresywniej. Taka albo taka praca, w zależności od tego, jak te sandacze będą gryzły. Czyli tak, mamy przynęty omówione. Ja oczywiście będę również łowił na
gumy, bardzo lubię łowić na gumy różnego rodzaju, różnych firm, tego jest naprawdę masa na rynku i warto mieć różne gumy o różnej pracy, czy to z większymi ogonkami, z mniejszymi, o delikatniejszej pracy, o bardziej agresywnej pracy. Im większy ogonek, tym bardziej ta praca jest taka wolniejsza, prawda, Darek? Tak. Im większy ogonek, tym bardziej praca jest wolniejsza, przede wszystkim ta guma bardziej tak na boki się kolebie, co dodatkowo wabi rybę. I dlatego to czasami może być bardzo skuteczne, prawda? Czasami takie gumy na pewno są skuteczne na szczupaki. No zobaczymy, jak sandacze będą reagowały na to. Ja uważam, że sandacze wolałbym gumy z małym ogonkiem, czyli takie mniejsze drobienie, żeby ten ogonek tak tylko delikatnie drżał. Wydaje mi się, że tak te ryby wolą współpracować. Ale no, nigdy nie ma reguły na to. Czasami jest dzień taki, czasami jest dzień inny, jest słońce, jest pochmurane. No zależy nam. Pogoda nie zapowiada się za dobra, także my musimy przygotować się na różne warunki i też musimy mieć bardzo różne przynęty. Jeżeli chodzi o jutrzejszy plan, o której zaczynamy? Na jakich głębokościach zaczynamy nasze wędkowanie? Bo to jest bardzo istotne, bo jest jesień, prawda? Czyli gdzie ta ryba głównie będzie przebywała, jeżeli chodzi o Czosztyński, tutaj o Czosztyński nasz zalew. No uważam, że przynajmniej o wpół do siódmej rano musimy najpóźniej wypłynąć, ponieważ to wtedy robi się świt, prawda? To jest fajna pora na sandacze i to będzie chyba taki najlepszy okres te rano, aczkolwiek on może brać przez cały dzień. Na jakich głębokościach? Zaczniemy, uważam, że zaczniemy od głębokości 10 metrów. Nie będziemy już szukać tej ryby na wodzie, która ma tam 4 czy 5 metrów, tak się to robi w lato, ale teraz ta ryba już jest woda, temperatura wody się schłodziła i ta ryba już poszła troszeczkę głębiej. I zaczniemy szukać ryby od 10 metrów, a być może skończymy na 20 nawet. Na tak głębokiej wodzie? Tak. I co bardzo ważne, jeżeli chodzi o łowienie sandaczy, z takiej głębokości, przynajmniej takie w łowieniu dorszy, musimy bardzo powoli wyciągać te ryby, żeby nie zdechły. To jest bardzo ważne, bo jeżeli łowimy na 10 metrach, to jeszcze może nie ma takiego dużego znaczenia. Natomiast przy łowieniu na sporej głębokości, czyli 20 metrów, jeżeli wyciągamy ryby od razu, wyciągamy ją szybko, to ryba potrafi wypluć swój pęcherz, ale że my ryb nie zabieramy ze sobą, dlatego jak będziemy je łowić na takiej głębokości, będziemy je ciągnąć bardzo powoli. Jest. Nie duży. O, troszkę chodzi. No, pięknie. Super. Darek, o to chodziło. Jest.
Cały czas pada deszcz, jak widać na załączonym obrazku. Krople deszczu. Mam nadzieję, że przestanie padać i będzie komfortowe łowienie. Najważniejsze, że na razie jeszcze nie ma wiatru. Ale od 11 już się zaczyna wiatr, także jeżeli będzie deszcz i wiatr, będzie katastrofa. Nie schowamy się. Próbujemy cały czas coś zrobić. Jest godzina 5:30, wcześnie rano. Naprawdę wstaliśmy wczesną porą, dlatego że o godzinie 12:00-13:00, a coraz bardziej wiać, ten wiatr będzie się wzmagał. Jesteśmy ciepło ubrani, z tego względu, że no, już jest chłodno, to już nie jest czerwiec, troszeczkę mży. No ale jesteśmy już na łódce, wszystko mamy przyczepione, silnik elektryczny i w razie czego mamy silnik spalinowy, ponieważ jak będzie duży wiatr, a bezpieczeństwo jest najważniejsze, musimy go mieć przy sobie, bo po prostu się boimy, a tym bardziej, że jesteśmy akurat w takiej porze, że może wiać. I to jest, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kamizelki, bosak muszą być na pokładzie, tak samo jak gaśnica. Jeżeli chodzi o wędki, które przygotowaliśmy sobie, to znaczy tak, Darek przygotował sobie troszeczkę delikatniejszą wędkę. Kij do 18 gram, 2 metry długi, ja zamierzam przynajmniej od początku łowić, od 14 gram zaczynam, zobaczymy jak będzie, zawsze mogę zwiększyć przynętę, żeby łowić troszkę ciężej, założyłeś szybciej. Założyłeś muchę? Tak, tak, ja założyłem muchę od samego rana, właśnie zaraz jeszcze nasączę zapachem, taki mały w sprayu, popsykamy troszeczkę, może pokażemy. O, jest to taki zapach do przynęt sztucznych i na pewno pomoże, nie zaszkodzi. Ale widzę, że jesteś patriotą. Flaga biało-czerwona. Tak, tak. Bardzo obowiązkowo. To mi się podoba. Na każdych kijach zresztą teraz robię, flagi wstawiam. No może nie na każdych, ale z reguły tak daję teraz. Promujemy naszą, nasz przepiękny kraj, czyli Polskę. To jest wędka 2.13, ta jest D21. Cóż mogę powiedzieć, oczywiście łowię na plecionkę. Głowę założyłem, od której zacznę, czyli to jest akurat kopyto w tym wypadku, ale mam dużo innych przynęt, które będę zmieniał. 15 gram, przypon z fluorokarbonu dowiązuje
do plecionki można go dowiązywać dwoma sposobami. Ja robię taki przypon po prostu, ponieważ to jest mocniejsze, tak mi się wydaje. Często mi się odwiązywało, to znaczy odwiązywało. Przy dużych napięciach czasami jak długo łowisz i odstrzelasz plecionkę, to po prostu ten węzeł, który... Węzeł zderzakowy. Dokładnie, tak. To może czasami puścić, a wolę mieć bezpieczne przy dużej rybie, nie chcę jej stracić. A grawki szybkie do łowienia, szczególnie w zimę, łatwo je założyć. Natomiast oczywiście 15 gram główka, kopyto 3-calowe. No i będziemy zmieniali, większe przynęty, mniejsze, o różnej pracy. Tak jak mówiliśmy, tu jest duży ogonek, czyli ta przynęta będzie troszeczkę mocniej pracowała. Też jeżeli chodzi o gramaturę, gramatura jest bardzo ważna, prawda? Żeby ta przynęta nam agresywnie pracowała, żeby była szybciej spadała i troszeczkę przyspieszyła tej swojej pracy, możemy korygować główką jigową, czyli zwiększać gramaturę. No cóż, pętki mamy przygotowane, jesteśmy przygotowani na ryby. Ja przynęty już mam w łódce, operator zaraz do nas wchodzi. No i płyniemy na ryby. Mam nadzieję, że uda nam się złowić jakiegoś sandacza i pokażemy go dzisiaj w kamerze. Jest z nami również kolega Artur, który już popłynął. Mam nadzieję, że też coś złowi. No i cóż, i pozdrawiamy Maxa. Wczoraj byliśmy jeszcze chwilę u Maxa. Także w przyszłym tygodniu może też się wybierzemy na ryby. No jak na razie pogoda dopisuje, w sensie tego, że nie ma wiatru, później ma wiać, ale do tej pory mam nadzieję, że kilka ryb pokażemy do kamery. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w fajnej atmosferze na rybach. I tak musi zostać. Dokładnie. Płyń po swojego kolegę, tego trochę większego. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Z wędką nad wodę w Polskiej Świat. Zapraszamy na kolejny odcinek przyszły czwartek, 16:10. Chciałbym podziękować Darkowi, który tutaj mi towarzyszył na przepięknym zbiorniku w górach. Przepiękny zbiornik Czorsztyn, na pewno tu jeszcze nie raz wrócę. Przepiękna okolica, wspaniała atmosfera. Bardzo duże fale dzisiaj były, bardzo duże fale. Pada deszcz. Robi się ciemno, dlatego dla bezpieczeństwa będziemy już spływali. Podsumowując dzień, złowiliśmy dosyć sporo sandaczy. Co prawda nie były to aż tak duże, jakie byśmy sobie wymarzyli. Chciałem pobić swój rekord, natomiast nie udało się. Ale ważne, że te ryby dopisały, że kilka tych ryb złowiliśmy. No i dzień uważam za udany. Tylko tak jak mówię, no, troszeczkę zmokliśmy. Jest dosyć chłodno, ciśnienie jest bardzo niskie. No ale ryby brały, także na sandacza po prostu nie ma reguły, czy wysokie ciśnienie, czy niskie, po prostu jest różnie. Raz bierze, raz nie bierze, trzeba trafić. Nam udało się z rana kilka sandaczy złowić, troszeczkę kilka w południe. Także coś pokazaliśmy w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tą wiedzę, którą przekazał Darek, zapamiętacie, jak również ja. No i cóż, spływamy i do zobaczenia nad wodą. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.